Witajcie bardzo serdecznie na kanale Gra na Kompa. Jarzem jest Pabelus, a to są kolejne przygody Kazimierza w grze Farmers Life. Na chwilę tylko bramkę otworzyłem, kuźwa, i trzy konie i byczek spierdzieliły, kuźwa, trzeba było to tałataństwo całe tutaj ogarnąć. No co za bydło, naprawdę, co za bydło niewychowane. Właśnie tutaj z powrotem, no, co ja będę po całej posesji was zganiał. O, masz, następny, kuźwa, ciul. No, ty... Kuźwa, ja mówię, on nie rozumie. Czy konie mnie słyszą? Do licha? Na Boga. Dobrze, teraz tak, byczek, ty chono, bo muszę jeszcze jedną habetę przyprowadzić, bo przecież wzięła i spierdzieliła, no wykorzystała moją słabość. A ty gdzie mi się tu pchasz? Ty byś urodziła w końcu, naprawdę, bo już mnie... Uff, proszę państwa, wrzesień, nadal 57 rok, ale teraz myślę, że już będziemy w stanie łowiec sobie zebrać. Tam Maniuś napisał, że tam podczas siania zetkę, żeby wciskać. Tak, Maniusiu, ja ci odpisałem, że dziękuję za poradę, ale to już było pisane wielokrotnie. Ale i tak dziękuję. Dobra, ty na wszelki wypadek, hono, tutaj też. Ja nie mogę się za bardzo od tej bramki oddalać, bo mnie wykorzystują tutaj, wykorzystują moje dobre serce. No tak, Kaziu, ja wiem, że trzeba byłoby uprzątnąć to łajno, ale jak widać nie ma komu. Dobrze, co my tu dalej dzisiaj będziemy działali? A właśnie, słuchajcie, kurde, bo to dziwna sprawa. Ja chciałem to odmalować tutaj, nie? Ten boksik tutaj z przodu. Ale to za cholerę nie idzie. Za cholerę nie idzie. Patrzcie. No, nie da się. Ciekawy jestem czemu. Tak? Też się nie da. Także no tego nie dam rady odmalować. Mimo szczerych chęci. No ale trudno się mówi, żyje się dalej. Dobra. Teraz tak, co tam się dzieje, że tam płotu nie ma? A, dobra, nie wczytał się. Dobra, nie zrenderował się, wszystko w porządku. Już się włączyła panika gaming. I teraz tak, mamy godzinę 14:45. Tutaj sieczkarnia cały czas chodzi, bo ten biznes życia cały czas tutaj się kontynuuje. Ciekawy jestem, bo to jeszcze, wiecie, ja to nagrywam 6 grudnia, natomiast jeszcze się nie ukazał ten odcinek z biznesem życia. Jestem bardzo ciekawy, jak wy na to zareagujecie. Natomiast mam nadzieję, że tam śmiechu będzie co niemiara. Natomiast... Tu wyłączamy to badziewie. No już. I teraz rzecz jest tego typu. Ja tę paszę sobie może zostawię. Bo to miało iść na handel, ale ja może tę paszę jednak sobie zostawię tutaj, bo... Czemu nie? Kto bogatemu zabroni, nie? Wydał pieniądze na 500 sztuk trawy. I zadowolony z życia. Teraz kolejna rzecz, słuchajcie. Kolejna rzecz, jaka mi przyszła do głowy, to ogarnięcie jakiejś wiaty na te bimbrownie, słuchajcie. Żeby je stąd zabrać. I wydaje mi się, że to byłby nawet całkiem niezły pomysł, bo wówczas mógłbym sobie jakoś ładniej poukładać te maszyny, które tutaj stoją. No i wtedy może by nawet coś udało się, na przykład taki ciągnik zaparkować, tak? Bo to chyba do tego między innymi przeznaczone jest to pomieszczenie. Chodźmy, słuchajcie, na pole zobaczyć, jak tam z tym owcem wygląda situation. Tu nic się nie dzieje. O, i z racji faktu, że jest to wrzesień, to może jakieś jabłka jeszcze by się udało ogarnąć, no to zaraz będziemy patrzeć. Natomiast tutaj dosyć istotna kwestia, 22 godziny jeszcze zostały. Teraz muszę dobrze patrzeć, o, zbierz. A, no widzicie, kurna, czyli tu jeszcze nie ma nic do zebrania. Poprzednio to też tak właśnie było mówione, że a, bo Pabelusku, jak żeś podszedł do drzewa, to miałeś opcję zbierz. No tak, no ale opcja zbierz to nie wszystko. Tu jeszcze muszą być jabłka. I tak chyba strasznie ciasno żeśmy, kuźwa, posadzili te jabłonki. Tak coś, tak mi się wydaje, że to nie tak być powinno.
I pytanie brzmi, czy dałoby radę je wziąć i ściąć. O, to nawet byłoby drewno. Ale kurde, raczej trochę nieopłacalne, sądząc po cenie sadzonek. Dobrze. Teraz tak, słuchajcie. Oprócz tego, że owies, to jeszcze wykorzystamy sobie tutaj trochę wolnego czasu, który mam w oczekiwaniu. A co ten koń dupą wychodzi tam przez ten? Co on znowu odpierdziela? Kuźwa, nie wytrzymie, ty, przecież no tutaj to nie, ja nie popracuję, no jak one będą mi tak tutaj, co tu się stanęło? A co ty tu robisz tu? Dlaczego ty wyszłaś? Hono, hono. Jak ci matka z ojcem zobaczą, to ci zaraz przez grzbiet dadzą, no. Co ty? Dziecko, bój się Boga. Właśnie tu. Ty, kuźwa, ty krowo, ty. No i zobacz, co żeś zrobiła, no. Coś narobiła, ty. Łajzo jedna wredna, ty. O, masz. Urna, normalnie, ty, no nie idzie. Trzeba tu bufor chyba zrobić, taki do wprowadzania zwierzaków, słuchajcie. No bo nie nada. Wszystko mi spierdziela. Proszę wchodzić i nie marudzić, no. To jakieś, kuźwa, mustangi są, ogiery jakieś takie zalesiowe. O, następna. Odsuń się od tej bramki. To nie jest wyjście dla ciebie, tylko dla mnie. To jest tak jak w szkole, kuźwa. Przerwa jest dla nauczyciela. O, cholery. Dobrze, na czym ja to skończyłem? A, korzystając z odrobiny wolnego czasu, który tutaj mam w oczekiwaniu na różne choski, klocki dziwne, to słuchajcie, zdemontujmy sobie tutaj płotek. Ponieważ ja mówiłem, ostrzegałem, dawałem spoilery, że takie coś będzie miało miejsce. No i będzie miało. I teraz tak. My tu potrzebujemy, słuchajcie, ogarnąć sobie temat płotu. Tylko rzecz jest tego typu. Ja nie mam ochoty zamykać tego bramką. Bo tu, jak pamiętacie, to chyba kiedyś, znaczy chyba, jak pamiętacie, to kiedyś była tu bramka. I to było kiedyś. Natomiast teraz nie będzie bramki. To będzie taki otwarty tutaj wjazd elegancko. Coś takiego. No i teraz w jakiej konwencji to zrobić? Oto jest właśnie pytanie. Wiecie co? Taki pomysł mam, żeby może jakby odsunąć ten płotek trochę dalej. A, może wam pokażę. Żeby odsunąć ten płotek trochę dalej. Oczywiście tutaj już by stał, tak? Tutaj by tych dwóch segmentów nie było. Mam nadzieję, że to sobie wyobrażacie, bo ja już tak, bo ja już to sobie wyobrażam. I tutaj by można było dopiero płot stawiać, nie? I tak na oko jakby wymierzyć, to powinno, jakby tam puścić ten płotek dalej, do przodu, to powinno akurat za tym warsztatem polecieć. Natomiast tu zrobiłbym właśnie jakąś wiatę na maszyny, o, coś takiego, nie? O ile dałoby radę. Tylko teraz pytanie, czy ten strach na wróble mi tutaj nie będzie przeszkadzał, bo to jest właśnie taki problem. O, kuźwa. Ale nie, to też, to, no teraz to tak jak patrzę, bo to jest 90 stopni skręt, to jednak jeszcze dalej trzeba to pchnąć. Kuźwa. Człowiek nabuduje tu, namierzy, napatrzy się na to wszystko, to tak później tego nienawidzę, że... Nie, jeszcze chyba. Chociaż? Ciężko stwierdzić teraz, jak to by później schodziło, nie? Aczkolwiek z drugiej strony można byłoby to też ciut inaczej zrobić. Dobra. No bo też nie chcę za dużo sobie miejsca zabierać i... No i teraz to już na pewno przejdzie. O, takie coś. Dobra, te ule trzeba będzie też troszeczkę inaczej ogarnąć. I damy radę.
Bożeś ty mój, ile tutaj kurwa roboty. No. Dodatkowo jeszcze trzeba będzie oczywiście, proszę Państwa, ogarnąć temat rozbiórki tamtego ogrodzenia, no bo to też dechy są, nie? W końcu. Było, nie było. Także tak to by wyglądało, mniej więcej. Mniej więcej, bo może mi się coś jeszcze odwidzi. Aczkolwiek tak ryzykownie ja bym może puścił, czekajcie, jakby to zrobić, tak cholera, żeby to dobrze było, bo trochę szkoda terenu i tutaj jakby puścić od tej strony, o, od tego słupka załóżmy, to przytuliłbym się tutaj do tej drewutni, nie? Tam, gdzie drewno się rąbie. Tak jak ten płot teraz tam biegnie niby, nie? On też tylko do drewutni sięga. Nie okala tego. I w sumie wtedy uratowałbym stracha. No, można i ten sposób zrobić. Zobaczmy, jakby to miało wyglądać, bo ja też potrzebuję oczywiście miejsca na te wiaty, nie? Pod maszyny. I chyba tyle by mi styknęło, tak zakładam. Ciężko stwierdzić. Chociaż z drugiej strony, czy mnie tak konkretnie jest potrzebne to... No bo tutaj płotek miał być niby, nie? Tędy miał lecieć. I to fajnie by nawet wyglądało, ale dobra, już tak. Ciul z tym. Dobrze. To usuwamy, tak? Tych dwóch segmentów, tych dwóch bramek tu nie będzie. I w sumie to jakby tak na upartego to zrobić. O, czekajcie, mam pomysł, a teraz na niego wpadłem. To pomysłowy Dobromir, kuźwa, kulka skacze i jest. I patrzcie, i jakby to... Czy to jest 90 stopni? No tak. Dobra, jakby tutaj to zrobić w ten oto sposób, nie? Załóżmy coś takiego. I teraz byśmy chcieli przymierzyć garaż. O. Tylko to trzeba obrócić, nie? Znaczy ten garaż mi tu by wlazł. Na upartego by wlazł, tylko trzeba byłoby usunąć tam jeden ten płotek. Ten, co postawiłem. To tutaj. Dobra, zróbmy to. Aś, kurde, normalnie tutaj konstrukcje takie niesamowite są, że szok. No i wtedy nie musiałbym usuwać uli. Natomiast na pewno chcę usunąć tego stracha. Czy to się da zrobić? Czy ten strach jest usuwalny? Czy twórcy go na wieki wieków tu postawili, bogowie z Freeminda? Chyba na wieki wieków. No i kuźwa, po co tu stoisz, ty? Tylko przeszkadzasz. Ale mimo wszystko garaż nie chce się tutaj dać. Czekajcie, bo to trzeba sprytnie zrobić. A nie, no nie nada. Cholera, ale pomysł był dobry. Dobrze, to może inaczej. Co my tutaj jeszcze mamy? Wiata, jeden box. Ale to jest wiata nie na to, co potrzeba. No. Aj. No nic, no to w takim wypadku pomysł był dobry, tylko kurde technikalia zawiodły, no. Dobrze, damy radę ciut inaczej. Czy ja mam... O, mam młotek. Dobrze. Młotek się przyda. Bo tutaj oczywiście ja bym chciał takie coś mieć, tylko teraz tak. Skoro tu się nie da wiaty dać... kuźwa, no. To zrobimy jeszcze inaczej. To ja sobie przedłużę ten płot. Płot. O, długi. Przedłużymy go sobie może w ten sposób. O, coś takiego. I chyba tak wystarczy. I tu bym może ule dał. Albo inne chocki klocki. Zobaczymy. No tak czy inaczej.
To jeszcze można byłoby zrobić w ten sposób. Tak, ja zaraz to wszystko tutaj zabuduję i tyle z tego będzie. Teraz tak, tutaj by można było to machnąć w ten sposób. O. Do tego jakaś bramka. Furtka, o. A, bo ty tutaj złomu potrzebujesz. No tak, zapomniałem. Coś takiego, dobra, czekajcie. Zaraz ogarnijmy się, tylko wyrzucę sobie te dechy, bo Kazik... No tak, Kazik to już 19, to Kaziu będzie musiał iść spać. W kimonko uderzy. Chodźmy teraz, jeszcze wykorzystajmy sytuację i sprawdźmy destylarnię. Imbrownie moje. No i to już by można było zgarniać. Tutaj jeszcze 8 godzin. To teraz tak. Butelczyny. Butelki się kończą, trzeba byłoby znowu na zakupy pójść i... No i wiadomo, co zrobić. Tu zrobimy to w ten sposób, tu zrobimy tak, ciach, elegancko. Wszystko ładnie, pięknie. O! To sobie zrzućmy, zobaczmy, tu jest tak, zacier z owsa, ale wódki się nie opłaca robić, to tak już żeśmy ustalili, nie? O, ale mam zacier ziemniaczany, no to już się opłaca robić, no bo to po 112 to się opłaca robić, okej. Okay. Ja tu jeszcze dorzucę piątkę, o, żeby tak na dobę było. Pouzupełniamy i napoimy Kazika, albo niech idzie bez jedzenia i bez picia spać. Nie wykazał się w dniu dzisiejszym za bardzo. Także to, o, to za karę bez kolacji, no. O, i tak jest tu rzeczy. Dobra, idziemy. Idziemy, przekimamy go. On szybciej się kładzie spać, niż Helenka wraca do domu. Takie tu chocki klocki. Dobra, i teraz tak, to by był październik. Dobra, to 6:39, niech się przekima chłopaczyna, co tam będziemy. Nie będziemy go za bardzo molestować. No, dajesz. O, ten jaki zakochany. Ty, kuźwa, co on w nocy zrobi z tą Heleną, to naprawdę, że on ciągle wstaje taki w skowronkach, nie? Kuźwa, ja też tak chcę. Ja pierdzielę, to co za mogiel. Dobra, ale teraz tak, śniadanko to koniecznie musi zjeść. Także dwa jajuszka wtrąci. Będzie gitarka i jeszcze go napoić trzeba. Kuźwa, Kaziu, tu są drzwi, kuźwa. O, ta znowu wprowadziła kilka boksów. Ja jej to, znaczy zwierząt do boksów, ja jej to chyba wyłączę, wiecie? Dzień dobry, kochanie. Tak, ja rozumiem, że ty światowa jesteś, że i po chińsku zapierdzielasz, ale... Pogadamy? O. En dag kommer jag låta så mycket bättre. O, to nowy tekst jest, a mówią, że miłość w małżeństwie szybko gaśnie. Czekoladki ci kupię w nagrodę, jak chcesz. Dobra, o 70 mam, a nie srałem. Czyli jak się wysram, to będę miał co, 80? Czy to Helena mi tyle tutaj daje wagi? Sprawdźmy to, czy jak zrobię kubkę. O kuźwa, patrzcie, 80. To dobrze, to nieźle. Dobra, trzeba sprawdzić łowiec. To jest dosyć istotne. Jeszcze 6 godzin. Jak tam ja... O, jabłuszka. No to słuchajcie. I teraz można zbierać. Oczywiście pod Z, tak? Wiadomo. Zdecydowanie za ciasno są te jabłonki. Trzeba to będzie przerobić ten sad. Ale to w przyszłości, bo na to trzeba naprawdę bardzo, bardzo dużo pieniędzy. A co on mi tak daje po 15 tych jabłek, kuźwa? Przecież dużo więcej dawało. Kiedyś. Z kilku drzewek, które tutaj były fabrycznie, to ja 160 jabłek zgarniałem, to pamiętam. To co to mi tutaj? O kuźwa. Dobra, teraz 150. Nie, no to słuchajcie, zdecydowanie musimy nad tym sadem popracować, skoro to tak, bo tak de facto to my chyba po raz pierwszy żeśmy z tego sadu w dniu dzisiejszym te jabłka sobie zebrali.
Łożysz ty, panie. No dobra, a, złom. No, tak. Się nalatam jak głupi. I? Tam chyba... Dobra, wezmę trzy. Wezmę trzy. Co tu się tutaj wyrabia się? No, wyrabia się bimber. No to elegancko. Dobra. Niech to się pali, bo i tak nie mam zacieru. To dobrze, to dobrze. Znaczy nie dobrze, ale tak musi być jak na razie, bo pracujemy nad tutaj nowymi rzeczami. Teraz tak, ty mi to oddaj. Dlaczego mi tego nie chcesz? O, teraz elegancko. I tutaj byłaby, powiedzmy, furtka. Tak jak planowaliśmy. No i dalej może być płot. Oczywiście to wszystko później będę musiał omalować, nie? O, no to tak byśmy to ogarnęli w ten oto sposób, nie? No i dzięki temu ratujemy stracha, bo w tym momencie... Kuźwa, znowu coś uciekło. Ja pierdzielę, tam kuń chyba uciekną. Przecież ja nie wytrzymam nerwowo. No tak, no biega. I jakim cudem, jak bramka zamknięta? No kuźwa, no przecież to tak się nie da, no. Panie premierze, jak żyć, kuźwa? O, i tutaj bym postawił ten płot może w ten oto sposób. O, coś takiego. No i tu już na spokojnie mi się garaż zmieści. Tak mi się wydaje. Kurde, tego konia muszę złapać, bo ja pierdykam. No normalnie znowu coś się porobiło i znowu mi zwierzęta spierdzielają. Co to ma być? Gdzie ten kuń teraz jest? Gdzie ja go będę szukał, no? A co to tu takie? Jagnię! Patrzcie, mi się te łowiecki rozmnożyły, a to kuźwa wszystko, ta łata jest, to całe to bydło gania poza posesją. No ale nie mam bladego pojęcia, gdzie... O! A nie, to pieniek. Myślałem, że to koń. Nie mam pojęcia, gdzie ten koń spierdzielił. Tu kury, no i widzicie, po co to budować? O, jest i on. Po co to budować? Kuźwa, nie wytrzymie. Naprawdę. Dobrze. Ja nie mam siły za tym ganiać. Jak komuś się chce, to proszę bardzo, zapraszam tutaj na posesję, na gospodarstwo. Ganiajcie za tym, bo ja już nie mam siły. Niech się dzieje wola nieba, niech tam wyzdychają, trudno, te jagniątka i tak dalej. Ja się poddaję w dniu dzisiejszym, bo mnie kurna łeb mnie rypie, to człowiek skacowany. Czy mówię o Kazimierzu, nie? teraz tak. Kontynuujemy. Bo my tu gadu, a robić to nie ma komu. Teraz tak, kontynuujemy. Chociaż tutaj z tym garażem to też może być problem, słuchajcie, żeby go postawić, ale to się za moment przekonamy. Dlatego, proszę państwa, że jest krzywizna terenu. No i znowu będzie narzekanie. Ale ja sobie pozbieram tutaj te deseczki. O, Kaziu. Wiem, że będzie ci ciężko, ale komu nie jest w życiu? I spróbuj postawić, Kazik, garaż. To nie będzie łatwe. Chyba, żeby trochę inaczej to zrobić, no bo tutaj rzeczywiście jest strasznie ten teren pofalowany. Może być problem, ale zobaczmy. No i weszło na moje, kuźwa. Ale tu już mogłoby to tak stanąć, nie? Tylko cholera, to będzie... No nie, no tak to nie. To by trzeba było trochę inaczej to ogarniać. Wiecie co? Ja myślę, że po prostu tu będę parkował maszyny i tyle. Ale to w takim wypadeczku to zrobimy jeszcze ciut inaczej. To w takim razie... W takim razie tu ten płot można, albo może od tego słupka tu, gdzie kropka jest, nie? Tam puścić.
No, to wtedy wozy tu ustawić, o, żeby było ładnie po prostu, żeby było tak, wiecie, tip-top. Dobra, zobaczmy. Kuźwa, normalnie... Janusze biznesu znaleźli, kuźwa. Ale zrobimy. Będzie pan zadowolony, panie Bronek. Dobra. I teraz pytanie. Czy ja to tutaj jestem w stanie jakoś tak ładnie zrobić? Ale widzę, że nie, bo stoi ta kłoda cholerna. I nijak tego usunąć nie można. A to też ciekawe dlaczego. Ale tu by mi to pasowało, żeby to tak stanęło. Ale również można zrobić, powiedzmy, taki manewr. O. Teraz obrócić ten płot. A, i tutaj troszeczkę zabraknie. A tu, gdyby tu dać, to... No może być. Pewnie mi tam słupek wszedł na drugą stronę, ale to zaraz zobaczymy, jak to się niby prezentuje. Tylko to bym usunął, o. Dobra. I teraz sprawdźmy to. Jak to tu wygląda. Nie, no nie ma tragedii, bo tutaj jest ten słupeczek. Okej. Okay. Może i tak zostać. No, to tutaj byśmy, słuchajcie, ogarniali sobie te maszyny, nie? Tam wozy, jakieś te siewniki i takie tam. Żeby to było w jednym miejscu, a żeby nie walało się po całej posesji, bo to przecież Lipton taki, kurna, potem wychodzi, że szok. O. I tutaj nawet, powiem szczerze, można byłoby ten płotek jednak dociągnąć. Ładniej by nawet chyba wyglądało, tak mi się wydaje przynajmniej. Spróbujmy. No tutaj tak to zostanie, ale... sprawdźmy. Jeśli bym dał płot... O tu. Pyk i tutaj też... No, to tak, nawet. Myślę, że może tak zostać. I tu jeszcze może... Może tak? O. No ciekawe, co sądzicie. Byśmy musieli to wybudować. Ale mnie się wydaje, że tak może zostać, słuchajcie. Źle nie jest. To nie wyrzucaj młotka, kuźwa. Tu byśmy to ogarnęli sobie w ten sposób, proszę Państwa. O. No i tak oczyma wyobraźni resztę płotu to sobie dobudujcie w głowie, bo... Bo ja teraz tego robił nie będę. Nie ma głupi. I byśmy teraz jeszcze postawili, słuchajcie, znaczy teraz nie, później. Ale byśmy postawili tutaj słupy z oświetleniem. No, to mogłoby to całkiem nieźle zatrybić. No i oczywiście płotek do omalowania na zielono, zgodnie ze standardami tego gospodarstwa. I tyle. Także słuchajcie, jest pomysł na... Kasiu, to przestań, kuźwa, psuć te rzeczy, bo naprawdę, ty myślisz, że patyki to na ziemi leżą, ciulu? Że będę tak chodził po lesie i zgarniał, no stop, bo ty, kuźwa, rozpieprzasz młotek, no. Dobrze, to jest takie miejsce, taki pomysł, proszę Państwa, na miejsce parkingowe, o. I tak to tutaj sobie ogarniemy. A ja teraz Kazika napoję, idę poszukać badyli jakiś, no i młotek muszę naprawić. Tymczasem Państwu dziękuję za obejrzenie tego materiału, zostawcie lajki, suby, sekcja komentarzy oczywiście jak zawsze należy do Was, trzymajcie się i do zobaczenia, pa pa. Co to, kuźwa, patyków chyba nie ma, ale lipa.